Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Teraz sobie pomyślałem, że najlepsza by była tutaj ognista burza. Kochani, na wstępie przypominam, zostawiamy łapkę w górę, subskrypcję, najlepiej komentarz. Wiecie co, będziemy musieli zejść sobie z tej wieży. W ogóle musimy iść dalej szlakiem mapy od Saturasa. Mapa od Saturasa jest tutaj. Zobaczmy, tak jest. Już mamy niedaleko do następnego punktu w sumie. Na razie zejdę na dół. W sumie mógłbym spróbować tutaj podejść do krawędzi. Może te orkowe psy. Chociaż w sumie jak zaczną biec w stronę tutaj tej drabiny, to też będzie dobrze, nie? Dobra, zobaczmy. Słychać tutaj coś. Strzał. Spoko. O. Trochę przestrzelił, co? Kurde, Bezi. O, świetnie. Czemu by nie? Aha, one tu biegną. Znalazły drogę, okej. To ja wbijam się na drabinę i cześć. Niewiele widzę w sumie. Ou. Okej, widzę go. To nawet lepiej. To jest idealnie. Jeżeli ja będę w stanie ściągać tutaj w jakiś w miarę rozsądny sposób. Okej. Nie mam many. Pyk. Napój? O kurde, biegną tu. Bezi, obudź się. Bezi, właśnie na drabinę. Dobra. Już są moje. Chwila zamieszania była. No dobra, teraz nie mogę ich namierzyć. Tak źle, tak niedobrze. Nie, nic z tego. Nie to. Mam w sumie pomysł, jak się stąd wydostać. Korzystamy sobie z teleportu do bractwa. Teleport. Teleportacja do obozu. Nie będziemy na to tracić czasu. Ogólnie zbliża się noc tutaj. I pogoda nie sprzyja dalszej podróży. Myślałem, że nie ma tu łóżka. Hej, ty! No, słucham cię. Okej, mamy piękną pogodę, mamy dzień. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Teraz kiedyś wszystko gra. Balkadar. Mam już dość tej papery. Jaką ma siekierę na plecach, nie? Chyba orkową. Handel? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Coś tu nie gra. Coś mi tu z myszą nie gra. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Okej. Kiedyś tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ale nie skupiajmy się na tym teraz. Ludzie pora wstawać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Wychodzimy z obozu, brakuje nam jeszcze 3 kamieni ogniskujących, tak? To nie było zbyt mądre. To nie było zbyt mądre. Słusznie ktoś zauważył. Tak długo jak mnie to nie dotyczy.
Nie no, coś tu definitywnie jest nie tak. Okej. Okay. Jestem po szybkim cięciu. Interfejs zaczął działać prawidłowo. Zobaczmy. Pójdziemy sobie tutaj. Nawet wrzucę napój lekkości z tej okazji. I lecimy. Skończyłem wczoraj nagrywać Tomb Raidera, Shadow of the Tomb Raider. Fajna to była gra, ale powiem wam szczerze, lepiej ją zapamiętałem. Lepiej się przy niej bawiłem kiedyś, tak to nazwę. Zmieniam zdanie z początku tamtej serii, jednak chyba najbardziej podobała mi się pierwsza część, wiecie? Mapa od Saturasa. Tu? Tu. Zgadza się, wszystko się zgadza. Tu będziemy mieli do pokonania ogary. Z tego co pamiętam, to ich nie zabijałem. Może bryła lodu. Jeden. Brawo, Bezi. Dobra, mniejsza z tym. Widzę, że kompletnie nie wiesz, co robisz. Kurde. Nieważne. Co jest, ziom? Buch. Jest i trzeci. A to on może w niego mierzył. Chociaż, no dziwne dosyć, nie? Pyk. Szybko mikstura. O. I spalamy go. No jasne. Pełen luz. Ach, tutaj, górska forteca, okej. No to będzie dosyć wymagające, nie? Jeśli mnie pamięć nie myli. Pozwolę sobie zapisać. Chodźmy jeszcze tutaj po tego. Gagatka. Jest i kolejny. O kurde, jest ich tu trochę. A co, ten napój nie wszedł? A, one tak mało dają, okej. No czekam na ciebie, czekam. Ale ty brzydki jesteś. Ojej. Ale paskuda, co? Kurde, tutaj się dorespiają jeszcze, słuchajcie. Który kolejny? One nie są takie stadne, z tego co zauważyłem. Coś mnie gardło boli. Musiałem się wyciszyć na chwilę. Zapraszam pana. Nie wiem, gdzie poszedł jeszcze jeden. Dobra, zrobimy tak. Pach. Okej. Ziu. I tam jest ostatni, tak? O, tu jeszcze jakieś ruiny są. To ciekawe. O kurde. O, spalił się.
Ja mam takie wrażenie, że to nie działa jak należy. Raz działa, raz nie działa. Tam była psianka, tu jest kocianka. Co mamy w jaskini? Dlaczego kompletnie nic? Okej, myliłem się. Jest jakiś swój młot orków. Młot orków to na pewno się przyda do walki z golemem, nie? Młot orków. Ej, fajny. To jest nasza nowa broń. On jest króciutki pewnie, co? No, długi nie jest. Zobaczymy, jak to się będzie w praktyce sprawdzać. Młot orków. Ciekawe. Zerknijmy sobie tutaj w te ruiny. Chociaż mi się wydaje, że ja wiem, co tu będzie. Tak, tutaj jest zatopiona wieża. Czyli tutaj będzie... Urszak, tak? No dobra, zajrzyjmy. Bach. Raz. Dwa. Tam kolejne ogary. A tam jest wieża Xardasa. Widać ją na horyzoncie. Okej, ten nasz urszak jest tutaj na dole, nie? Tu nie ma nic. A figę, tu się można wspiąć. Okej, jeszcze raz. Średnio się to sprawdza, staram się być ostrożny. Tam jeszcze jakiś straszliwy wróg na dole. Okej, udało się. Ale co, nie chcę tu wejść, tak? Jaki masz problem, Bezi? O, nic z tego. Okej. Ogarnęło się. Op. Dobry. Nic tu nie ma. Ale lipa. Łech. W każdym razie tak, tutaj jest na pewno urszak. Tu jest zatopiona wieża, wieża Xardasa, tam są golemy. Wracamy na trakt. Do naszego pierwotnego celu, nie? Kurczę, te ogary tutaj. No ale co, nic nie zrobię, nawet ich nie sięgnę stąd, okej. To daje 50. Zioła uzdrawiające. 39. 49. Bonus ma na 30, Dragra to daje. Słodko. Kocianka, no dobra, mogę przetrącić kilka sztuk. I teraz fajnie by było jeszcze manę doładować. Może twardzień. Spoko. Idziemy dalej. Tu pewna niespójność, bo przed chwilą mijałem Lestera w obozie, nie? On tutaj będzie. Ale my nie o tym. Jest strażnik mostu. Jak nam to pójdzie? Czy ja mogę go na przykład zamrozić? On chyba jest...
No dobra, nie mogę go zamrozić, ale z uderzenia wiatru by dostawał, z tego co pamiętam. Ojej, no jaki on jest słabiutki. Okej. Z głowy. Fajny ten młot, nie? Okej, jest nasz koleżka. Hej, co tu robisz? A ty? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Okej. Okay. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? I pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Okej. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Możemy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. No ta. runy. Wyłączamy teleport. A, telekinezę mam pod ręką, okej. Okay. Dobra, wróćmy do tego światła. Dawaj, ziomek. Nikt nie będzie na ciebie czekał, nie? Górski mech. Kolejne jakieś kwiatuszki. Krucze ziele, psianka. Dwa serafisy. O. Pyszne grzybki. Nadążasz? Coś tam idzie. Jest harpia, nie? Ojejku. Łe. Dobrze. Uwaga, jest kolejna. O kurde, brachu, pomóż. Dobra. Jeszcze jedna przyleciała. Ej, jazda się robi, nie? Chodu. Dobra. O kurde, zbliża się. Szybka miksturka. O jeden, jakie one słabe są, masakra. Esencja siły, mogę wypić. Esencja zwinności, mogę sprzedać. Jest tu, spróbujemy łukiem. Okej. Okay. Wyłapała coś. W sumie kurde, po co łukiem? Spróbuję ją spalić. Bam. Gites. Okej. Kurczę, trochę ich tu było, nie? Tak od razu na wejście. Okej, dawaj Lester, idziemy dalej. Nic się nie boimy. Co to kilka harpi? O. Patrz,
Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. No nie? Racja. To rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. No, żeśmy się nagadali, co? O, mogę stąd strzelać. Okej. Jeszcze ich tam dużo w środku będzie pewnie, nie? Okej. Dwie kolejne położone. O. No podejdź, podejdź. Głupia sprawa, co? Bez i wypuść ją. No idź po Lestera. Łe, 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 łe. Ty szmaciuro. Dobra. Dawaj, właś. Wbijaj się tu. Może bardziej tak? Okej. Wygląda na to, że jest na górze. Mamy go tutaj. Na pewno nie zaszkodzi. Może jakaś miksturka? Okej. Jest stabilna sytuacja. Ale odjazd. Raz. Dwa. Ciap, ciap. Co jest, ziom? Pójdę rozejrzeć się na górze. Nie ma problemu. Ty, ale ślepy jesteś? O nie. A, dostała. No jeszcze musiała mnie zaatakować, nie? To ja się rozejrzę na dole w takim razie. A on niech nam zarobi trochę doświadczenia. Myślę, że możemy sobie zapisać drugi raz. Zrobić drugi zapis. To chciałem powiedzieć dokładnie. Słychać kolejne. O nie! Spoko. Czy było warto? O kurde, tu jest kolejna, jeszcze jedna. Zróbmy tak, o. No i co, za tempa jesteś, nie? Bezi też. Nie przejmuj się. O rety. No way. Okej. Powinna się spalić. No, oczywiście się nie spali, nie? Dobra. Strasznie się drą, co? Załatwione. Piwo. Nawet dwa piwa. Zardzewiały miecz. Siekiera. I wyszczerbiony topór. Tu się chyba coś jeszcze otwiera ogólnie, nie? Może to nie jest te piętro, albo może coś pomyliłem po prostu. Też tak może być.
Dobra, postaram się zgarnąć kolejną harpię. Dobra. O, szkielet. Spoko. Wyszczerbiony topór. Jakiegoś krzaka można by było zjeść. Krucze ziele na przykład. Okej. Jest kolejny szkielet. Dam mu popalić. Raz. Dwa. Ale mają życia one, nie? Właściwie to zdrowia może bardziej. Bo życia to w nich za wiele nie ma. Trzy. Po temacie. Klucz do skrzyni. Ciekawe do której. Coś tu się otworzyło. Widzę, szkieleta zaregałem. Przyczaił się, nie? Myślę, że go nie widzę. Nie mam many. Aj. Może bryła lodu. Dla spokoju ducha. I teraz go sobie spalę na spokojnie. Raz. Dwa. Trzy. Nie można tego czytać. Jakieś napoje. Jeszcze więcej napojów. Fajnie, miło. Na pewno skorzystam. Powinniśmy jeszcze many doładować. Okej. I na tym piętrze to jest chyba wszystko. Ale dobrze pamiętałem o tym przejściu ukrytym, nie? Tak, tu mamy wejście na górę. Bierzemy się za to. Bardzo wysoka drabina. No i co? Lestera tu nie widać i przeciwników żadnych też tu na razie nie widać. Jest Lester. Jest Lester. Zobaczmy, co jest tutaj. Jest harpia. Kurde. Przerwała mi zaklęcie. Ała. No i tyle. Dokument i napój. Mam jego dokument, tylko mu nic nie mówcie. Raz, dwa, trzy. Kurde. No nie weszło. Lester! Mhm. Spoko. Ależ się drą one, nie? Teraz, żeby bez imienia nie odstawił żadnego numeru. Okej. Okay. Telekineza. Dawaj bez i bo many zabraknie. Okej, okay, to niech czeka tam na dole. Ale tam jest jeszcze skrzynka chyba jakaś, nie? Chyba. Nie? Okej. Okay. Zniknąć pewnie nie zniknie. Chodź, Lester, idziemy.
Jak taki masz bojowy nastrój, sądząc po twojej minie, to jeszcze możesz mi się przydać tutaj. Jest i harpia kolejna. Ciap. Jedno jest pewne, bez poziomu stąd nie wyjdziemy, nie? Już teraz na 100%. Jeszcze jest jedno piętro. Tak ogólnie. Okej. Ale wyłapała. Hoho. O kurde. Lester! Źle poszedłem. Easy. O nie, mówcie mi nawet, że ona jest w pełni zdrowia. Okej. Dała mi fory. Czas na leczenie. Strasznie się one bagują w tych pokojach, nie? Bu! I co? Spłonie czy nie? Spłonęła! Super. One mogą być z innych pięter, tak naprawdę przechodzą jakoś przez ściany. 202 bryłki rudy. Miła niespodzianka. Idziemy wyżej, nie? Zapiszę sobie. Kolejne piętro wyczyszczone, jakby nie było. Lester, jak chcesz z nimi walczyć, to dawaj na górę, chłopie. Jest tutaj bezpiecznie. Ogarnijmy to sobie, jest jeszcze wejście wyżej. Matko jedyna. Raz. Dwa. Jest nasz poziom. Raz. Dwa. Ona na Lestera się tam czaiła, nie? I jeszcze jedna harpia. Raz. Dwa. Czysto. Pyk, napój. Na tym piętrze wszystko, tak? Zajrzyjmy na górę. Jakie skarby czekają na nas tutaj? Przede wszystkim nie ma przeciwników. Aha, zamknięte, okej. Ale, dobrze szło. Miecz zwycięstwa. Taki mieczyk. Jakieś napoje. Ogarnijmy sobie. Miecz zwycięstwa, tak? Miecz śmierci jest lepszy. Kurczę, ten miecz śmierci jest lepszy niż ten młot, tak naprawdę, nie? Jest dłuższy. Okej, wracamy na dół. Kiedyś tak pobagowane te drabiny były w jakiejś wersji Gothica, że nie dało się w ogóle wejść na te piętra. Taka była kombinacja tutaj. Ale to pewnie wszyscy wiedzą, nie? Fajnie, że to działa, ale podejrzewam, że to jest bardziej community patch niż... jeszcze jakieś usprawnienie od twórców. Bądźmy szczerzy. To jest Gothic. Przyjacielu, znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? Halo. Znalazłem ten dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Dzięki. Zaczekam na ciebie przy platformie. Okej.
Chce nam podpierdzielić kamień, nie? Na 100%. Nic z tego. Będę tam pierwszy. Jest, widzę go. Pyk. Halo ziomek, dawaj. Trzeba poczekać, aż przyjdzie. Inaczej nic z doświadczenia, nie? Jeżeli w ogóle jakieś da. Przyjacielu? O nie, on tam dopiero jest. Nie może zejść na dół. Co za gamoń. To ja wejdę na górę i mu o tym powiem. Ja wejdę, on zacznie schodzić, nie? Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Super. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No trzymaj się, koleżko. Nie dał żadnego doświadczenia, ale zamknęło się zadanko. Ej, po następny kamień mamy chyba całkiem niedaleko, co? Jest tak. Tu trzymamy zdobyte. Okej, zostaje troll i... I świątynia zmiennokształtnych, tak? Okej. Ale w tamte miejsca pójdziemy sobie już w następnym odcinku. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.